Cześć kochani, witajcie serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z serii DIY i chciałam Wam zaprezentować moje najnowsze dzieło sztuki. Jest to tym razem wazon pomalowany farbami akrylowymi z artystycznym takim wykończeniem, z plastycznym cieniowaniem, z moimi ulubionymi kolorami, także postanowiłam, że z dużego, ogromnego takiego słoika wielkiego zrobię wazon na kwiaty, który po prostu przyda mi się w pokoju i jest to fajny pomysł dla Was na dekorację, na prezent i pokażę Wam, że ze zwykłych dużych słoików, ogromnych słoików można zrobić naprawdę dzieło sztuki. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Taki wazon zrobiłam właśnie z takiego wielkiego słoika. To jest słoik na, nie wiem, na przetwory, na ogórki, na owoce. Tutaj mam mrówkę, byłam w ogrodzie i przyniosłam właśnie żywe, świeże kwiaty. I zrobiłam taką właśnie kompozycję tutaj właśnie z irysów, z goździków, z bzu białego. Taką po prostu oryginalną właśnie fioletowo-białą kompozycję. I wczoraj właśnie wpadłam na pomysł, że mam takie duże wazony, w których były owoce, były też ogórki. I pomyślałam sobie, że właśnie nie mam takiego dużego wazonu na kwiaty, będą nowe kwiaty w ogrodzie. Chciałam właśnie zrobić oryginalny, dobra, spadówka, mróweczka tutaj chodzi. Zresztą byłam w ogrodzie, to nawet małe kleszcze są, trzeba uważać, bo wiecie, teraz to już wszystko jest w tym ogrodzie. No i zrobiłam taki wazon metodą cieniowania. Tutaj za pomocą farb akrylowych uzyskałam poprzez mieszanie kolorów taki efekt spranego dżinsu i o takie coś mi chodziło. Było to dosyć trudne do zrobienia, bo używałam koloru burgundu, turkusu i w końcu wymieszając dwa kolory powstał fiolet, później granat i przechodziłam etapowo przez to cieniowanie i dodawałam biel i uzyskałam taki właśnie efekt. Metodą dekupaż przykleiłam również właśnie taką starą mapę świata. Wygląda to bardzo ciekawie, oryginalnie właśnie z takim jakby tłem oceanicznym, z niebem. No każdy może sobie to wyobrazić jak chce. Również, żeby ten, to jest ogromny słoik, naprawdę uwierzcie mi, że on jest wielki. I pomyślałam, że zrobię również dekorację tutaj, takie dwie dziewczynki siedzące sobie, odpoczywające z zabawkami. Przykleiłam też właśnie ciekawy efekt róży, takiej dosyć dużej, rozłożystej. No i tutaj są dzieciaczki, które są razem i gdzieś tam sobie idą, nie wiem, marzą sobie o czymś. Także na koniec pokryłam ten ogromny słoik werniksem, czyli takim właśnie lakierem, jak możecie zobaczyć, który nadaje połysk. Właśnie to bardzo fajnie wygląda. No jest to bardzo ciekawe i bardzo ładnie to wyszło. Także jest to pomysł na ciekawy wazon oryginalny. Myślę, że sprawdzi się nie tylko w domu, ale również można zrobić do pracy, dla szefa, na biurko, dla przyjaciela, dla znajomego. Naprawdę można po prostu cieszyć się takim swoim DIY i właśnie zachęcam Was do zrobienia, że słoiki nie muszą być nudne, nie muszą być białe, brązowe, zielone mogą być kolorowe i farby akrylowe świetnie się do tego spisują. Także to jest mój pomysł dla Was. To było bardzo pracochłonne, powiem Wam szczerze, ale bardzo mi sprawiało to radość, także subskrybujcie, łapkujcie, piszcie komentarze, dziękuję za Waszą obecność i do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii DIY. Zapraszam Was do oglądania wszystkich moich filmów, które pojawiły się na kanale, bo jest już ich sporo. Pozdrawiam Was serdecznie, przesyłam moc buziaków i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!